Jesteśmy. Wolność. Marcel Duda, Partia Wolność. Panie pośle, chciałem się pana zapytać o pana opinię dotyczącą legalizacji marihuany. Ostatnio Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, stwierdził, że w gruncie rzeczy jest za delikatnym zliberalizowaniem dostępu do marihuany medycznej. Jednak ja chciałem się zapytać, dlaczego rządzący z Prawa i Sprawiedliwości roszczą sobie prawo do tego, żeby mówić Polakom, dorosłym, odpowiedzialnym za siebie obywatelom, co mogą pić, jeść czy palić? Proszę pana, bardzo panu dziękuję. Nie rościmy sobie takiego prawa, ale patrzymy na dramatyczne przypadki. Mówił o tym pan minister Ziobro. Zdarza się, i to często się zdarza, że zażywanie narkotyków, nawet tych, powiedzmy, szkodliwych w niewielkim stopniu, jest początkiem dramatu. I tego chcemy uniknąć. No, ja powiem panu, zagłosowałem za tym postulatem pana posła Liroya. Bo rozumiem, że mogą być sytuacje, gdzie osoba cierpiąca. Potrzebuje... Dlaczego pan na przykład nie jest za tym, żeby zlegalizować alkohol, skoro alkohol też może uzależniać, też może doprowadzić do dramatu ludzkiego, do zdewastowania czyjegoś zdrowia. No ale widocznie no chyba jakby delegalizacja alkoholu oczywiście byłaby idiotyzmem, natomiast nie zrobicie tego, bo stracilibyście no, bardzo dużą część wyborców przez to jest oczywiste. Jesteśmy spokojną, odpowiedzialną formacją, troszczącą się o dobro wspólne, także o pańskie dobro. Proszę pana, o swoje dobro ja potrafię zrobić najlepiej sam, nie potrzebuję do tego rządzącego. Idealnie. Ja to rozumiem, proszę pana. Nie będzie przyzwolenia na legalizację narkotyków, bo narkotyki prowadzą do tragedii i do śmierci. Koniec, kropka. Koliber.